Cześć, tu Mamik, pokażę Wam wykreślankę, następna stacja Londyn, wykreślanka, w której będziemy sobie tworzyć linię metra w czterech różnych kolorach. Jeśli macie fizyczną wersję, będziecie się dzielić kredkami, tam w instrukcji jest to powiedziane, jak to będziecie robić. Ja tutaj Wam pokażę solo partyjkę, jak to działa. Jeśli wyjdzie piąta różowa karta, która będzie się kończyła, będziemy zmieniać kolor. W tym momencie mamy ten kolor okrągu, który tu pulsuje. Tak, tu są dostępne wszystkie karty. Normalnie jak tasujemy, mamy deck, będziemy je wykładać. Mamy karty Jokera, tak, i karty rozwidleń, ponieważ będziemy trasę ciągnąć od punktu do punktu, tak, czyli możemy tylko podążać za linią, która jest na końcu albo na początku. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Czyli teraz sobie wybieram gdzieś miejsce, powiedzmy tu. I teraz następną kartę mogę z tyłu albo z tego przodu, tak? Jeśli dalej jedziemy się, nie będę mógł ze środka gdzieś tam zmienić sobie trasy. Chyba że wyjdzie ta karta, to wtedy ta karta będzie nam mówiła, gdzie będziemy się przesuwać. Co mamy na kartach? Na kartach mamy symbole, czyli miejsce, do którego linia będzie prowadziła. Jeśli nie możemy, bo się zablokowaliśmy, danej linii zrobić, po prostu będziemy pasować. Jeśli nam się runda zakończy, będziemy punktować. Punktujemy w ten sposób, że liczymy dystrykty. Dystrykty to są te kratki, tak? Czyli przez ile dystryktów przechodzi. Aktualnie mamy jeden. To sobie wpisujemy. Później największa wartość w dystrykcie punktów, jakie zaliczyliśmy. W tym momencie mamy dwa. I ile razy przejechaliśmy przez tą rzeczkę. Mamy dwa punkty za to. Do tego na końcu będziemy sobie liczyć punkty zwycięstwa. Tutaj mamy 8 różnych stacji przesiadkowych i 9 dystryktów musimy zaliczyć, tych głównych. Ogólnie jest 13, jeszcze tutaj mamy te malutkie. Czyli w tym momencie mogę sobie zrobić Jokera, tak, zagrać. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, te z gwiazdkami to są miejsca specjalne, one tu będą zaznaczane. Za każdym razem, jak doprowadzimy tam linię metra, będziemy dostawać punkty za to. I to nam się zakończyła runda pierwsza. Zmieniamy kolor. Mieliśmy 14 punktów za tamtą. Pokażę Wam całą grę plus końcową punktację trochę w przyspieszeniu. I zakończyliśmy grę. 102 punkciki mi się udało zdobyć. Tak by wyglądała cała gra, czyli planszetka wypełniona, punkty zdobyte. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.